Witam serdecznie na kolejnej lekcji rysunku. Tym razem wyjdziemy z pomieszczeń i spróbujemy przy pomocy perspektywy trójzbiegowej stworzyć rysunek miasta. Na początku rysujemy horyzont, tym razem będzie znajdował się on bardzo wysoko na naszej pracy. Rysujemy linię, na końcu jej lewej strony będzie nasz jeden punkt, na końcu jej prawej strony będzie drugi punkt, na środku, na dole narysujemy nasz punkt numer 3. A prostokąt jest naszym polem, w którym nasza praca powstanie. Zaczniemy nasz rysunek od budynku, który znajduje się na środku naszej kartki. Wszystkie nasze budynki składać się będą z trzech rodzajów linii. Do jednej kropki, do drugiej kropki lub do trzeciej kropki. Przed naszym środkowym budynkiem znajduje się skrzyżowanie dwóch ulic. I tak z użyciem własnej wyobraźni zaczynamy powoli wypełniać nasze miasto różnymi budynkami, mniejszymi, większymi, i tworzymy w ten sposób własną wizję architektury miasta. Pamiętajmy, że horyzont jest to linia wysokości naszego wzroku, więc wszystko, co się znajduje poniżej tej linii, czyli budynki, które rysujemy, będziemy obserwować z góry, więc dach budynków będzie widoczny. Natomiast powyżej linii naszego horyzontu dachy już będą dla nas niedostrzegalne, gdyż spoglądamy na nie z dołu. Warto o tym pamiętać, tworząc naszą pracę. Spróbujcie coś urozmaicić, niech będą niektóre budynki niskie, niektóre budynki średnie, niektóre wyższe. W kolejnym etapie dorysujemy okna do naszych budynków, pamiętając ciągle, by ich linie schodziły się w kierunku naszych punktów perspektywicznych. Teraz dorzucimy jeszcze jakiś światłocień do naszego miasta, tak by uczynić je jeszcze bardziej realistycznym. W naszym przykładzie źródło światła znajduje się z lewej strony. W dalszej części rysunku, tworząc takie dodatki jak drzewa, ludzie chodzący po ulicach czy inne niestandardowe elementy, możemy odejść od naszej zasady trzech punktów perspektywicznych. Jest ona przede wszystkim ważna w konstrukcyjnej fazie naszego projektu. Tworząc nasze rysunki, nie możemy się bać popełnienia błędu. Przytrafiają się one nawet profesjonalnym artystom, jedynie z czasem nabierają oni doświadczenia, dzięki któremu mogą je szybko zlokalizować, poprawić, tak by uzyskać zadowalający efekt. Jak widzicie, tym sposobem możemy zaprojektować wiele różnych przestrzeni miejskich. Możecie narysować jakieś miasto marzeń, a możecie też równie dobrze narysować własne miasto i może ono jest właśnie dla Was tym miastem marzeń, czego Wam serdecznie życzę. W dalszej fazie możemy dodać jeszcze kilka różnych elementów, jak na przykład lampy, słupy telegraficzne, może jakieś zdobienia na budynkach, pasy dla pieszych, może jakieś chmury na niebie, a może pożar w budynku, choć tego raczej byśmy nie chcieli. Dajcie się ponieść fantazji. I tak z każdym dodanym detalem nasze miasto staje się coraz bardziej realistyczne. Podsumowując, w tym przykładzie posługujemy się głównie trzema rodzajami linii. W kierunku lewego punktu, w kierunku prawego punktu i w kierunku punktu znajdującego się na dole naszej pracy. Zapraszam do stworzenia własnego miasta marzeń, subskrypcji kanału, zostawienia łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.